sponsorem relacji jest ekantor.pl. Finałowe wyścigi kończące sezon 2015 w serii Rock Cup Poland odbywały się na torze Poznań w Przeźmierowie. Przed tą rundą kilku kierowców miało coś do udowodnienia, inni natomiast chcieli się jak najlepiej zaprezentować przed licznie zgromadzoną publicznością. W Baby Rocku dany weekend zalicza Alan Czyż. Po komplecie punktów w sobotę również w niedzielę nie pozostawia złudzeń, kto jest najlepszym zawodnikiem w tej kategorii. Wygrywa czasówkę, przedfinał i finał. W przedfinale na podium zobaczyliśmy Garbaciaka i Marcinowskiego, którzy nie utrzymali swoich pozycji w finale. W ostatnim biegu tego sezonu Czyż o ponad 5 sekund wyprzedził Wojdyłę, a chwilę po nim na metę wpadł Piszczako. Podwójne zwycięstwo i w sobotę i w niedzielę nie pozwoliły jednak Alanowi Czyżowi wygrać sezonu. W generalce wygrał Kacper Rogala, który o 30 punktów wyprzedził Czyża. Na trzecim miejscu sezon ukończył Damian Mazurek. Mini-rock to popis Gustasa Grimbergasa, który tydzień przed zawodami w Przeźmierowie wygrał Mistrzostwa Litwy. Na torze Poznań przegrał co prawda kwalifikacje 14 rundy, ale tuż po starcie zbliżył się do lidera Marcela Kuca. Gdy już objął prowadzenie, nie oddał go do mety. Za nim dojechali pojedynkujący się Leśkiewicz i Janicki. Liczna stawka mini-rocka również w finale dostarczyła widzom wielu emocji. Do ostatnich metrów opozycję lidera pojedynek prowadzą Grimbergas i Janicki. Ostatecznie Grimbergas mija metę jako pierwszy. W czołówce melduje się również Kuc. Cały sezon 2015 padł łupem Grimbergasa, który wyprzedził Adriana Janickiego oraz Marcela Kuca. Junior Rock. Tu przed ostatnią rundą było wszystko jasne, przynajmniej jeśli chodzi o zwycięstwo. W kwalifikacjach najlepszy jest Antoszewski, który o 43 tysięczne sekundy wyprzedził Michała Kasiborskiego. Lider klasyfikacji generalnej szybko obejmuje prowadzenie nad stawką Junior Rocka w przedfinale i wygrywa ten wyścig. W ścisłej czołówce biegu meldują się również Antoszewski i Szczurek. Finał to świetna jazda Paziewskiego, który wyprzedził zespołowego kolegę Antoszewskiego, a na trzecim miejscu plasował się Michał Kasiborski. Cały sezon padł łupem zawodnika ACR. W Rock DVS potwierdził swoją wysoką formę Igor Lejko. Po sobotnim zwycięstwie czasem 52 sekundy 282 tysięczne zapewnia sobie pole position do pierwszego punktowanego biegu. W przedfinale Lejko notuje kolejne zwycięstwo na swoim koncie, a finał był pokazem siły zawodnika Amo Racing Team. Dwa podwójne zwycięstwa w Poznaniu pozwoliły Igorowi wygrać rywalizację w kategorii Rock DVS. Drugi sezon zakończył Wójcik, a trzeci Dawid Dziocha. W najstarszej kategorii przed rozpoczęciem ostatniej rundy teoretycznie szansę na wygranie miało dwóch kierowców, Daniel Zając i Adrian Marcinkiewicz. W kwalifikacjach pogodził ich Mariusz Szymczak, który wygrał je. A sporą niespodzianką była też postawa Idalii Czarnowskiej, która rywalizację o pierwszą pozycję startową przegrała tylko o 18 tysięcznych sekundy. Szymczak najlepszy wynik notuje również w półfinale Rock GP. Przez całą długość wyścigu jego pozycji stara się zagrozić Loc. Na trzecim miejscu melduje się Czarnowska. Marcinkiewicz zdobył tylko 6 punktów, dzięki czemu Zając mógł cieszyć się ze zwycięstwa w całym sezonie. W finale ogromny pech dopada Szymczaka, który na okrążeniu formującym wypada z toru i nie wraca do rywalizacji. Przez cały wyścig trwa zacięty pojedynek opozycji lidera, który toczą Loc i Czarnowska. Ostatecznie Loc okazuje się szybszy. Mimo że Czarnowska mija metę tuż za nim, to nałożona zostaje na nią kara wykluczenia z wyścigu. W ścisłej czołówce sklasyfikowani zostali więc Zając i Piotrowski. W klasyfikacji całego sezonu wygrał Zając przed Marcinkiewiczem i Szymczakiem. Tymi wyścigami zakończyła się rywalizacja w tegorocznej serii Rock Cup Poland. O tytuł najlepszego kierowcy do ostatnich metrów walczyło w sumie ponad 150 kierowców.